Dobry, witamy Państwa. W czwartek rozpoczynamy zebranie. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są radni Rady Miasta Izabela Zielińska. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, witam serdecznie wszystkich Państwa. Jacek Kalinowski, radny Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam Panią. Dzień dobry. I Kamila Paramiszyńska. Drodzy Państwo, rozpoczniemy od tematu, który interesuje, zdaje się, wielu mieszkańców. A świadczą o tym choćby wpisy pod zapowiedzią naszej dzisiejszej audycji, bo mieszkańcy także pytają o festiwal Sunrise i o dzierżawę tego terenu w Podczelu. I moje pytanie brzmi, jaka jest różnica między tą umową, którą dzisiaj proponuje pani prezydent, a tym, co proponowano kilka miesięcy temu, kiedy także miała być, kiedy była dyskutowana umowa o dzierżawę terenu w Podczelu dla organizatorów festiwalu Sunrise. I jaka jest różnica? Izabela Zielińska, proszę bardzo. Pani redaktor, w mojej ocenie żadna i nie ma różnicy. Pani prezydent przygotowała projekt uchwały dzierżawy terenu pod, tak na dobrą sprawę, pod Sunrise, tak, plus towarzyszące temu imprezy na okres 9 lat i załączyła do tego projekt umowy. Chciałabym zaznaczyć, że przede wszystkim no, radni nie mają kompetencji opiniowania bądź też wyrażania opinii na temat umowy. To są kompetencje pani prezydent, więc już tutaj widzę pewną niezgodność, ale już tak po analizie tego dokumentu, który został nam przedłożony wraz z projektem uchwały, oceniam ten projekt umowy dokładnie taki sam jak parę miesięcy temu, kiedy dyskutowaliśmy na zespołach roboczych właśnie w tym zakresie. Taki projekt umowy dla mnie absolutnie jest nie do przyjęcia, chociażby z tego względu, że nie zabezpiecza interesu gminy. Oczywiście ja podtrzymuję nadal swoje stanowisko, że jestem jak najbardziej za organizacją festiwalu Sunrise w Kołobrzegu, aczkolwiek pomału zaczęły się zmieniać trochę te warunki. Doszły dodatkowe imprezy w ramach tejże właśnie uchwały. Miałoby dojść do organizowania również 4 towarzyszących dużych imprez. Tam też nie jest określone, jakich imprez i jak długo trwałyby te imprezy. Obawiam się, że takie właśnie imprezy mogłyby być rozciągnięte na okres całego roku, a to też znacznie zmienia jakby stawkę czynszu dzierżawnego za ten teren. To jest moja opinia. Jest wiele takich niuansów jeszcze w tej umowie, gdzie no mi osobiście one nie odpowiadają i tak jak powiedziałam na początku, nie zabezpieczają naszej te interesu gminy. Pani radna, ale ja dobrze pamiętam, że pani kilka miesięcy temu była za tym, żeby przedłużyć umowę dzierżawy na 9 lat. Tak, oczywiście i ja cały czas to podtrzymuję, tylko że zaczynają zmieniać się pomału warunki. Jak zaczęliśmy rozmawiać na zespole roboczym, który zorganizowała pani prezydent, to pojawiały się coraz to nowe okoliczności. My cały czas mówiliśmy tylko o festiwalu Sunrise, a teraz dochodzą kolejne imprezy, teraz dochodzą dla mnie niezrozumiałe zapisy w umowie. I co więcej, ja jeszcze sięgnęłam po dokumenty Sunrise'u z kilku ostatnich lat, także analizuję właściwie od samego początku, jak festiwal się pojawił w Kołobrzegu, analizuję wszystkie dokumenty do roku 2020. Także no, powiem tak, na bazie tych dokumentów, które mam, jestem w stanie wypracować swoje stanowisko, ale dopiero na sesji Rady Miasta. Pan Jacek Kalinowski, panie radny, dla pana jest jakaś różnica w tych umowach? Znaczy, ja również nie widzę żadnej różnicy, jednakże powiem tak, my jesteśmy dopiero przed klubem, więc w przyszłym tygodniu będziemy nad tym obradować jako klub. Ja teraz mogę tylko powiedzieć swoje zdanie na ten temat. Ja byłem zawsze za tym, żeby ten Sunrise był i wierzyłem w to, że on będzie i wierzę, że będzie w Kołobrzegu. Natomiast dodatkowe imprezy moim zdaniem będą uatrakcyjniać nasze miasto albo przed sezonem, albo po sezonie, bo to myślę, że nie będzie w szczycie sezonu, bo w szczycie sezonu będziemy mieli Sunrise. Kiedyś był taki pomysł, żeby było rozpoczęcie lata, Sunrise i zakończenie. I uważam, że takie imprezy w mieście naszym, szczególnie teraz w okresie po-covidowym oczywiście mówimy o tym, na pewno się przydadzą nam na rozruszanie całej gospodarki i myślę, że takie zakusy, że on się gdzieś przeniesie, jest to
niewykonalne. Znaczy jest to wykonalne, ale moim zdaniem niemożliwe do zrealizowania. Tak? Sunrise kojarzy się z Kołobrzegiem, myślę, 18 lat, więc jak ktoś mówi Sunrise, to myśli, ma na miejscu myśli oczywiście Kołobrzeg. I tu myślę, się nie zmieni. Jednakże co do tej uchwały, podejmiemy decyzję na klubie. Jestem w klubie, więc będziemy wyrażać się razem w naszym całą czwórkę. Panowie, przepraszam, państwo radni, internauta także dopytuje i to jest, myślę, też ciekawe pytanie. Czy macie wiedzę na temat tego, co sądzą mieszkańcy Podczela o tym wszystkim, bo zgadzali się aż na 4 imprezy, czy tylko na festiwal Sunrise? Ja osobiście nie mam takiej wiedzy. Myślę, że chyba nie były żadne robione jakieś konsultacje z tymi mieszkańcami w sprawie co do 4 imprez dodatkowych. No, wypadałoby zapytać oczywiście ich, tylko że pamiętajmy, no, decyzję musimy my podjąć i to my musimy być za nią odpowiedzialni. Tak? Mieszkańcy mogą nam w tym pomóc i owszem, bo to jest u nich, na ich terenie, jednakże wszyscy mieszkańcy Kołobrzegu odczuwają to, więc no, tak naprawdę decyzja należy do nas. I radna Izabela Zielińska? Tak jak powiedziałam, ja dotarłam do szeregu dokumentów i właśnie czytałam protokoły ze spotkań również z mieszkańcami Podczela. Więc w 2019 roku, jeśli chodzi o Sunrise, mieszkańcy się wypowiedzieli negatywnie, a później rzeczywiście zarząd osiedla podjął decyzję opiniującą pozytywnie organizację tego festiwalu na tamtym terenie, aczkolwiek nie było mowy, żadnej mowy w tych dokumentach o tym, aby odbywały się tam jeszcze inne imprezy rozciągnięte być może na okres całego roku, dlatego też warto byłoby zapytać mieszkańców, bo to na ich terenie będzie się to wszystko działo. Warto się zastanowić jeszcze, jakie oddziaływanie tych imprez będzie na środowisko. Proszę pamiętać, że niedaleko w bliskim położeniu jest ekopark, więc to z jednej strony mieszkańcy, a z drugiej strony teren chroniony ekopark, więc no tu musimy naprawdę bardzo racjonalnie do tego podejść. Chciałabym także, aby jeżeli dojdzie do sytuacji, że Rada podejmie ten projekt uchwały, to chciałabym, żebyśmy w ten sposób traktowali wszystkich przedsiębiorców, bo do tej pory mamy nadal nieuporządkowaną politykę dotyczącą dzierżawy różnych terenów. Innym pozwala się na przedłużenie dzierżawy bez przetargów, a innym trzeba zmuszać po prostu do tej procedury przetargowej. No to teraz ta polityka jeszcze w innym aspekcie finansowym. 200 tysięcy złotych, tyle ma kosztować rocznie organizatora dzierżawa. To jest wystarczająca kwota? Moje ocenie nie jest wystarczającą kwotą, ponieważ nie zrobiono rozpoznania rynkowego. Tutaj urząd się, wydaje mi się, że w ogóle się nie pokusił o to, jakie stawki można by było zaproponować wyższe. 200 tysięcy w skali całego roku na taki ogromny teren, w mojej ocenie jest to za mało, ale chciałabym zaznaczyć, że to są kompetencje pani prezydent naszego miasta, nie Rady Miasta. Jeszcze przypomnę, że oczywiście tam dochodzi podatek, tak, od nieruchomości także i jeżeli oczywiście będzie impreza, no to także dodatkowe koszty ponosi dzierżawca, bo poddzierżawiać będzie dzierżawić jeszcze dodatkowe tereny i za to też to już są dodatkowe pieniądze, no to tak, żeby... Ale nie wiemy jeszcze, pani redaktor, jakie pieniądze. Jacek Kalinowski, te 200 tysięcy za rok, to pana opinii? Znaczy, no proszę państwa, no jeżeli sobie to liczymy na metry, to faktycznie nie wychodzi to za dużo, tylko do tej pory przez 18 lat stało to puste i nie dostawaliśmy z tego nawet grosza, więc musimy patrzeć tu w aspektach dwukierunkowo, na przykład ile my jako miasto zyskujemy na tym, że ten festiwal jest u nas. Bo jeżeli policzymy, bo przypominam, że niektóre miasta dopłacają do takich rzeczy. Gdańsk, duże miasta dopłacają, Kraków, płacą za to, żeby organizować u nich festiwal. To po pierwsze. Po drugie, no ekwiwalent reklamowy, jaki napędza nam festiwal Sunrise, no jest do policzenia oczywiście i to na pewno są duże koszty. Ja w tej chwili nie pamiętam ile, ale na pewno inwestor, czyli organizator wie, jaki to jest, jaka to są kwoty i myślę, że tu nie możemy patrzeć tylko pod kątem tego, ile my zarobimy z dzierżawy. To chyba nie o to chodzi. Chyba, że nie chcemy, tak? Możemy zamknąć się i być miastem emerytów, rencistów. Chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby też przyciągać młodsze pokolenia, które później
wyrastają, tak jak to określił ktoś, i przyjeżdżają na wakacje do nas, tak? Przyjechał na Sunrise, wziął rodzinę i przyjechał do nas, i to musimy też patrzeć na to, że to jest reklama. Dzisiaj bez reklamy niestety wszystko umiera. Dziękuję. Kończymy już temat festiwalu Sunrise, bo można by jeszcze o tym długo dyskutować, a przed nami jeszcze długa dyskusja w środę na sesji, teraz jeszcze także komisje się odbywają, więc jeszcze tutaj wielokrotnie ten temat będzie poruszany. Drodzy Państwo, chciałam przejść teraz do kolejnego tematu. No, odbyła się ostatnio sesja Rady Gminy i radni z gminy Kołobrzeg zdecydowali, podjęli taką uchwałę, że obniżają swoje diety na pół roku, i obniżają je o 50%. Pieniądze, które zostaną w ten sposób zaoszczędzone, będą przekazane na stypendia sportowe, bo ta uchwała, która była podjęta i te pieniądze, które były przeznaczone na te stypendia dla młodzieży, no, była po prostu, te pieniądze były niewystarczające, więc taka jest propozycja. Jest jeszcze COVID, więc ta sytuacja jest trudna i taka była decyzja radnych Rady Gminy. Nie była podjęta jednogłośnie, tutaj trzeba to sobie też powiedzieć. Jak Państwo się zapatrujecie na takie rozwiązanie? Czy Wy bylibyście w stanie zrezygnować, nie wiem, z części diety albo z całej diety na jakiś czas? W końcu jest COVID, rzeczywiście jest trudna sytuacja dla wielu osób. Czy to jest działanie populistyczne? Czy to jest działanie, które rzeczywiście przyniesie efekty i tak powinniśmy zadziałać? Powinniście Państwo zadziałać jako radni miejscy. Pan Jacek Kalinowski, proszę. No proszę Państwa, nie wiem, czy jakiekolwiek efekty to przyniesie oprócz PR-owego efektu. Ja przypominam, że dieta jest to wyrównanie jakiejś tam utraty naszych dochodów w związku z wykonywaniem naszych czynności jako radnych. No nie wiem, jest to moim zdaniem, możemy się na tym mówić, nie ma problemu, nie negujmy tego, że to jest złe, a i owszem, tylko musimy tu wypracować jednolite zdanie wspólne, żebyśmy nie musieli jeden drugiego przekrzykiwać i argumentować, że jeden obniża sobie o 30, jeden o 50. Każdy, przypominam, może swoją dietę przeznaczyć na szlachetne cele, jeżeli ma tylko taką wolę. I uważam, że to jest decyzja poszczególnych radnych. Nie umiem się tego odnieść, czy... No oczywiście, ja jestem... Czy przekazać swoją dietę, znaczy wszyscy radni przekazują w jednym... No tak jak zrobiła to gmina, tak? 50% na pół roku, sprawa jasna. Podjęlibyście taką uchwałę w Kołobrzegu i zrezygnowali ze swoich diet w części albo w całości? Powiem tak, osobiście ja pracuję w klubie, więc wypracowywałbym to na bazie mojego klubu i chciałbym, żeby to było jednolite zdanie na ten temat. Bo tak naprawdę jako radny nie jestem, jestem zrzeszonym radnym, w związku z czym podejmuję decyzje klubowe. Tak, to panie radny, pan się zasłania tym klubem już po raz kolejny, a pani radna Izabela oczywiście klubem się nie zasłoni, bo pani w klubie nie jest, jest pani niezrzeszona, a jaka pani byłaby tutaj decyzja? Jakie ma pani? Moja decyzja zawsze byłaby niezależna. Pani redaktor, no tak jak Jacek powiedział, no, nasza dieta nie jest wynagrodzeniem, jest rekompensatą za utracony czas, który nie spędzamy w naszym życiu zawodowym, w naszej pracy. I z tego tytułu też ponosimy pewne straty, dlatego jest to nazwane zgodnie z ustawą jako rekompensata. Ale wracając bezpośrednio do pytania. W zależności na jaki cel miałabym przeznaczyć swoją dietę. Ja i tak bardzo dużą część swojej diety przekazuję na moją działalność społeczną i tutaj jakby nie wliczam tych pieniędzy do dochodu mojego budżetu domowego, bo te pieniądze po prostu przekazuję na inne cele. Troszkę mi się nie podoba pewna populistyczna polityka, którą jakby no popełnili tutaj radni z gminy. Zastanawiam się nad tym, nad zasadnością przyjęcia projektu uchwały budżetowej. Czy rzeczywiście radni źle przeanalizowali tą wysokość kwoty przeznaczoną na stypendia? Czy pojawiły się jakieś nowe okoliczności, o których na komisjach radni gminy nie dyskutowali? No bo przecież projekt budżetu proceduje się na komisjach i to jest taki dłuższy proces i przecież wysokość jakby tych stypendiów jest określana przez urzędników. Oni robią to na bazie lat poprzednich, więc wydaje mi się, że chyba niekoniecznie dobrze zrobili radni, dlatego że
co po pół roku? Po pół roku zmieni się sytuacja finansowa gminy? No nie. Będą za pół roku musieli znowu podjąć kolejny projekt uchwały obniżający swoje diety. I pytanie teraz, dlaczego radni nie szukają tych pieniędzy w swoim budżecie? Wystarczyło tylko zobaczyć między rozdziałami, dokonać zmian, tak jak to robi miasto, bo proszę pamiętać, że Rada Miasta Kołobrzeg w zeszłym roku również podjęła bardzo wysokie środki, przeznaczyliśmy na stypendia i z roku na rok sukcesywnie je podnosimy. Nie było takiej sytuacji i okoliczności, żeby szukać pieniędzy w dietach radnych. Ale rok gdyby jest trudny, pani radna, rok jest trudny, oszczędności trzeba wszędzie szukać, więc no po prostu najłatwiej było obniżyć sobie dietę. Jeżeli radni tak podjęli i taką podjęli decyzję na sesji zgodnie z własnym sumieniem, to ja to oczywiście szanuję, mają do tego prawo, to są ich pieniądze i oni są dysponentami swojej diety. Jeżeli tak chcieli, to po prostu tak zrobili. Też bym nie chciała, żeby... To było na temat tego, że radni z... przypomnijcie mi Państwo, jest tutaj bardzo blisko nas miejscowe, z Białogardu. Radni z Białogardu. Też była głośna informacja o tym, że radni z Białogardu chcą zrezygnować ze swojej diety, ale wczoraj czytałam, że tego jednak na sesji ostatecznie nie zrobiono i z tych diet nie zrezygnowano. To są, proszę Państwa, populistyczne decyzje. Przypominam, może policzmy to, jakie to są koszty, żebyśmy mieli świadomość, ile ci użyli radni w gminie. 45, w gminie Kołobrzeg 45 tysięcy. Przez pół roku? Tak. 4,5 tysiąca, to ile to wychodzi? Z 2 tysiące, tak? 6, 4... No to troszeczkę, tylko tutaj jak koleżanka Iza powiedziała, co później? 45 tysięcy dla gminy, w przypadku, abstrahuję miasta Kołobrzeg, byłoby to gdzieś koło 60, przepuszczam tak, 50% więcej. 60 tysięcy złotych, na co musielibyśmy to przeznaczyć, jeżeli już? Na to, żebyśmy, proszę Państwa, później mogli dalej to samo robić, tak? Bo ja nie wyobrażam sobie, że komuś coś damy, a później powiemy, słuchaj, no, sorry, dobrze, bo nie wiem. Ale dobrze, że stypendia przecież nie muszą być na, nie wiem, na dożywotnio, nie są przyznawane dożywotnio, są na jakiś czas przyznawane, no więc tutaj też na pół roku stypendia dla dzieci i koniec. A później będzie nowy rok, będzie nowa uchwała, być może także... I nie będzie nowych stypendiów. I będzie więcej tam pieniędzy, wtedy radni nie będą musieli dzielić się swoją dietą. Ja się cały czas dziwię, przepraszam bardzo, ja się cały czas dziwię, że radni nie pochylili się nad budżetem gminy tak mocno, żeby poszukać pieniędzy z innych działów, czy też rozdziałów. Bo potrafią zrezygnować z własnych pieniędzy. Dobrze, ja to szanuję, ale proszę pamiętać, że radni, kołobrzyscy radni w zeszłej kadencji, kiedy była potrzeba wesprzeć jedną z rodzin, akcję świąteczną zrobiliśmy i każdy z nas pokupywał różne rzeczy, przynosił na sesję. Wielu radnych bardzo dużo też angażuje się w działalność społeczną i charytatywną. Również sami przekazują pieniądze ze swojej diety na różne fundacje i my o tym głośno nie mówimy, więc jeżeli pojawiłby się taki projekt uchwały u nas w Radzie Miasta, z pewnością byśmy na ten temat dyskutowali, aczkolwiek musiałby to być taki cel, który jest niemożliwy, żeby sfinansować go z budżetu miasta Kołobrzeg. Tutaj bym się zgodziła. Stawiamy kropkę w tym temacie, drodzy Państwo, przejdziemy do kolejnego. Państwo nie byliście na wyprawie do Dobrej Szczecińskiej, do schroniska nie pojechaliście, ale na pewno widzieliście zdjęcia. No i rzeczywiście trzeba przyznać, że to schronisko w Dobrej robi dobre wrażenie. U nas, jeżeli... Jaka sytuacja jest w Kołobrzegu? Czy my się doczekamy tego schroniska rzeczywiście? Na razie jeszcze ciągle nie wiemy gdzie. Rozmawiałam z panią prezydent Ewą Połechatą. Wiem, że na pewno nie przy szóstej dywizji między stacją benzynową a zielenią miejską z tego terenu zrezygnowano, chociaż jeszcze nie ma decyzji ministerstwa, czy można by tam budować. Ale pani prezydent mówi, że zrezygnowaliśmy już z tej lokalizacji, jest inna. Nie wiadomo dokładnie jaka, natomiast no, schronisko dla bezdomnych zwierząt jest w Kołobrzegu potrzebne, a już chyba oglądając nawet zdjęcia z Dobrej i porównując je z tym, co jest w Kołobrzegu, no to chyba nie ma wątpliwości, że naprawdę już czas wziąć się za ten temat bardzo, bardzo poważnie. Radna Izabela Zielińska. Tak, dokładnie. No to, co ja niestety nie mogłam pojechać ze względów osobistych, aczkolwiek sama wnioskowałam o taką wizję lokalną, ale otrzymałam zdjęcia, widziałam też reportaż, jak to wszystko wygląda. Rzeczywiście
Wygląda to imponująco, bo w porównaniu z naszym schroniskiem, to tam rzeczywiście są apartamenty dla tych zwierząt. Nasze schronisko wygląda dramatycznie. Zwierzęta znajdują się w skrajnie trudnych warunkach i biorę pełną odpowiedzialność za to, co mówię. Jestem osobą, która mieszka niedaleko schroniska i nieraz widziałam różnego rodzaju sytuacje. Powiem tak, ten temat został uśpiony przez wiele lat. To schronisko już powinno dawno zostać wybudowane. Dziwię się tylko, że miasto już zrezygnowało z tej lokalizacji przy ulicy 6 Dywizji Piechoty, jak jeszcze nie ma, że tak powiem, zgody lub braku zgody o odstępstwa. Przecież na tą decyzję jeszcze urząd czeka, a już się mówi o jakiejś nowej lokalizacji, tajemniczej nowej lokalizacji, bo też nie możemy się jako radni dowiedzieć, jaka to jest lokalizacja. Ja się tego bardzo obawiam, ponieważ chciałabym, żeby nowe schronisko było wybudowane w takim miejscu, gdzie nie będzie daleko od miasta, od centrum, dlatego że im dalej od centrum, im dalej od miasta będzie to wybudowane, tym mniej wolontariuszy będzie chciało dojeżdżać do schroniska i zajmować się bezdomnymi zwierzętami. Tutaj uważam, są różne zdania na ten temat, prawda? Na przykład starosta Kołobrzeski mówi, że gdzieś pod Kołobrzegiem, za Kołobrzegiem należałoby wybudować schronisko. Ale rozumiem Pani argumentację, bo też z taką się spotkałam, rozmawiając z działaczami w tych organizacjach prozwierzęcych. Pan Jacek Kalinowski, Panie Jacku, Pana zdanie na temat schroniska i tej tajemniczej lokalizacji? Uzdrowisko i tajemnicza lokalizacja, to jest teraz sedno, clou programu. Ja jestem zwolennikiem, żeby jednak to schronisko było w miejscu, w którym jest teraz. Tradycja, bliskość, no właśnie tych wolontariuszy mogą przychodzić, jest to miasto. Moim zdaniem trzeba byłoby poczekać jednak na tą decyzję ministerstwa i zobaczyć. Jeżeli już mamy jakieś sygnały, że będzie negatywna, bo ja myślę, że Urząd Miasta rozważa negatywną, szukając drugiej lokalizacji, to już powinna ta lokalizacja nam być udostępniona, żebyśmy mogli, żeby później nie wypłynęły jakieś dziwne rzeczy, że coś chcemy tam dalej budować. Grunty na terenie miasta Kołobrzeg są drogimi gruntami, przypominam. No i teraz jestem ciekaw, czy czasami nie będą one po prostu gruntami komercyjnymi, no bo ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy gdzieś, gdzie mamy miejsce, powiedzmy sobie tak szczerze, patrząc na schronisko w Kołobrzegu. No tylko i wyłącznie. Jacek, już Ci powiem, prawa strona, jak jedziesz do Koszalina, ulica Koszalińska. Tam jest też znakomity teren, gdzie można by było... Oczywiście, ale poczekaj, Iza. Ale chciałabym zaznaczyć jedną rzecz. Ja od wielu długich lat mieszkam tutaj na ulicy 6 Dywizji Piechoty i naprawdę nie spotkałam się wśród mieszkańców z negatywnym odbiorem tego schroniska. Oczywiście zwierzęta, pieski szczekają. Szczekają wtedy, kiedy coś się dzieje, kiedy są głodne, czy pojawi się jakieś dzikie zwierzę. Ale nam, mieszkańcom, nie słyszałam negatywnych uwag na ten temat, więc wydaje mi się, że warto by było poczekać jednak na opinię dotyczącą odstępstwa. Czy to będzie to odstępstwo, czy nie? Znaczy ja chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy to jest bardzo trafna lokalizacja na Koszalińskiej. Rozumiemy tutaj przy Bastionie, tak? Ja przypominam, że chcieliśmy tam kiedyś parking buforowy wybudować, taki spory. Kiedyś je będziemy budować, to jest kolejna rzecz. Zresztą proszę Państwa, no umówmy się tak, w tym mieście nic się nie dzieje szybko i z jakąś prędkością. Wszystko jest powolniane. Teraz w dobie COVID-u jest w ogóle wszystko przeciągnięte. Parking na budowlane jest budowany tak samo jak to schronisko, także nie wiemy kiedy będzie, wiemy, że będzie, tak? Schronisko też... Mogę Państwu powiedzieć, że takie docierają do nas sygnały z różnych miejsc, że to nie przy Koszalińskiej, że to jednak jest inny teren. A to wy dziennikarze powinniście wiedzieć. Coś wiemy, natomiast czekamy też nieoficjalnie. Na potwierdzenie. Wiemy też trochę nieoficjalnie. Drodzy Państwo, kończymy teraz ten temat. Chciałam jeszcze przekazać głos internautom, bo internauci też zadali kilka ciekawych pytań. Nie wiem, czy Państwo mieliście okazję przeczytać, bo są to przynajmniej jedno z pytań jest takie, które wymaga jakiejś może zaczerpnięcia informacji, ale być może Państwo na ten temat wiecie, bo wiem, że bardzo się przecież interesowaliście ustawą, uchwałą śmieciową. I tak, uchwała śmieciowa działa w Kołobrzegu od jakiegoś czasu, abonament plus zużycie wody, czy opłaty mieszkańców pokrywają koszty związane ze śmieciami, czy też będą podwyżki? Oto pyta internauta. Macie Państwo taką wiedzę? Myślę, że... Znaczy na pewno nie pokrywają. W tym roku dołożyliśmy z naszych środków budżetowych do całego systemu odbioru odpadów komunalnych.
Czy będą podwyżki? Absolutnie nie pozwolimy na to, żeby przynajmniej ja mówię w swoim imieniu, bo byłam wielką przeciwniczką podnoszenia cen, jak również abonamentu, żeby był wyższy. Myślę, że to, co jest na tym poziomie, to i tak już jest maksymalnie to, co można by było zaproponować mieszkańcom. To już były podwyżki dla mieszkańców i nie chciałabym, aby one były jakby wniesione w tym roku czy też w przyszłym. Pani radna, szukałabym innych rozwiązań. Niektórzy po tym, jak zmieniono sposób naliczania opłat za śmieci, po prostu zyskali i te rachunki nie są wcale wyższe niż były wcześniej, ba, nawet zwraca się uwagę na to, że są po prostu niższe, zwyczajnie lepsze, tak, dla mieszkańców. O to, Kalinowski? Pani redaktor, o to nam radnym chodziło, żeby mieszkańcy mieli troszeczkę lżej. Po to zmienialiśmy. To nie, mieszkamy w mieście, które naprawdę jest drogie, więc nie możemy ciągle tylko, że tak powiem brzydko, żerować na mieszkańcach. Jasne, to jest najprościej, podnieść podatek, podnieść opłaty, wszystko podnieść, no ale bez przesady. Musimy I też mieć umiar. Jacku, pamiętasz, o to też walczyliśmy, bo były przecież projekty uchwał zmieniające stawki, jeszcze jak funkcjonował Klub Obywatelski Jacka Woźniaka i Prawo i Sprawiedliwość również przygotowało swój projekt uchwały i dzięki właśnie nam tutaj radnym, którzy bardzo mocno zrzeszyli się z mieszkańcami, bo to też bardzo duża rola była mieszkańców, naszych emerytów i rencistów, którzy walczyli również o to, aby te ceny za wywóz odpadów komunalnych nie były wysokie, wręcz je obniżyliśmy w stosunku do tego, co zaproponowała pani prezydent. I patrząc na to, co dzieje się w innych sąsiednich nawet gminach, no to faktycznie ta cena za śmieci w Kołobrzegu nie jest wysoka. Bo są takie. Ale mamy ryczałt, nawet przypominam. Tak, tak. To dzięki ryczałtowi jest tak. Ja myślę, proszę Państwa, że takie informacje będą bardzo rzetelne na koniec roku sprawozdawczego, gdzie będziemy mogli rzeczywiście określić, czy zabezpieczone środki w budżecie zostały wystarczające, czy były wystarczające, czy trzeba było robić przesunięcia w trakcie roku na pokrywanie tych kosztów. Także ja jeszcze z tymi wnioskami bym poczekała jednak do końca roku. Drodzy Państwo, kolejne pytanie od internauty dotyczy przejść dla pieszych. Właściwie to jest prośba. Uprzejmie proszę pochylić się nad problemem doświetlenia przejść dla pieszych. Należałoby przy nich postawić niższe lampy z mocniejszymi żarówkami. Wzorem jest tutaj Aleja Świętego Jana Pawła II. Jest kilka miejsc, które są rzeczywiście świetnie doświetlone w Kołobrzegu. Są te przejścia dla pieszych świetnie widoczne, ale nie wszystkie ciągle jeszcze. Pan Kalinowski. Tak, dokładnie. Ja myślę, że to po prostu trzeba zgłosić w naszym wydziale, czy komunalnym, czy drogowym, to ten sam. I po prostu sukcesywnie miasto pewnie, to nie jest żaden wielki koszt, sukcesywnie miasto powinno to doświetlić po prostu. Tylko musielibyśmy mieć rozeznanie konkretnie, które przejścia, w jakiej kolejności, bo to wiadomo, że nie. Tylko te najważniejsze, najistotniejsze, żeby tym mieszkańcom jednak polepszyć widoczność. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, mimo że prędkości w mieście w teorii oczywiście są obniżane, ale no mimo wszystko bezpieczeństwo jest najważniejsze i powinniśmy to robić. Radna Izabela Zielińska? Ja już na ten temat rozmawiałam z mieszkańcem, zgłosił mi właśnie ten problem i zobowiązałam się, że na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta złożę interpelację w tym zakresie, ale ona będzie troszkę szersza. Przejścia przy której ulicy? Ogólnie w Kołobrzegu, bo takich miejsc jest kilka, to nie tylko Aleja Jana Pawła II, ale również inne miejsca, dlatego chciałabym, żeby miasto zrobiło sobie po prostu taką analizę, zrobiło wizję lokalną, nie o godzinie 12 w południe czy o 15, tylko przeszli urzędnicy wieczorami w taki dzień, kiedy pada śnieg, deszcz, kiedy ta widoczność rzeczywiście jest bardzo ograniczona. Tak jak Jacek powiedział, to wszystko ma wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Ja zawsze najbardziej obawiam się tutaj o dzieciaki i o młodzież, bo rzeczywiście nie posiadają odblasków i to też utrudnia widoczność chociażby ze strony kierowcy. Pytanie od internautu, ja je trochę skrócę i właściwie zadam takie bardziej skondensowane.
i w kilku punktach tylko chciałabym, żebyście Państwo na to pytanie odpowiedzieli. Co konkretnie zrobili Państwo dla mieszkańców naszego miasta, czego nie udało się zrealizować? Tutaj możemy wziąć sobie za wzór choćby program wyborczy. Co się udało, czego nie udało się jeszcze zrealizować? Bardzo proszę Pani Radna Izabela Zielińska w kilku punktach. No, zaskoczona jestem pytaniem, ale z głowy będę mówiła od razu. Remont chodnika na ulicy 6 Dywizji Piechoty, bezpośrednio angażowałam się w tą inwestycję. Była rozpoczęta w zeszłej kadencji, dokończona w tej kadencji. Tutaj bardzo mocno współpracowałam z mieszkańcami. Pani radna? Przystanek na ulicy 6 Dywizji Piechoty, zwiększający bezpieczeństwo dzieci i młodzież. 3. Nadal prowadzę działalność społeczną na rzecz osób dotkniętych przemocą. A czego nie udało się jeszcze zrealizować? Czego się nie udało? Nie wiem, nie pamiętam. Tych pomysłów było dużo. Myślę, że te potrzeby wynikają w trakcie trwania kadencji, bo to, co my sobie napiszemy na kartce, to jest jedno na tej ulotce, a życie weryfikuje i mieszkańcy nam zgłaszają cały czas problemy. I kolejna rzecz, to stała współpraca z mieszkańcami, interweniuję zawsze tam, gdzie jest taka potrzeba. I kolejna bardzo ważna rzecz, wielu rodzinom pomogłam, które oczekiwały na mieszkania, bądź też zgłaszają problemy, bo mieszkają w bardzo skrajnie trudnych warunkach. Tam docieram, tam jest. Kalinowski, panie radne, pana też poproszę w kilku punktach o tym, co się udało, czego nie. Po pierwsze, to podsumowywać kadencję, będziemy na koniec naszej kadencji. Po drugie, wszystkie założenia, z którymi startowaliśmy, to założenia były takie, że jednak będziemy mieli większość, będziemy sprawować władzę, więc będąc w opozycji naprawdę, proszę Państwa, można tylko patrzeć na ręce i ja się z tego cieszę, że jesteśmy konstruktywną opozycją, że dzięki nam, oczywiście zaraz Pani mi powie, że znowu się zasłaniam klubem, ale dzięki nam, dzięki naszej piątce, szóstce, a nawet więcej, no szóstce było w klubie, parę rzeczy żeśmy, że tak powiem, utemperowali w tym mieście. Znaczy dla mnie osobiście takim sukcesem, nie sukcesem, no sukcesem można nazwać, jeszcze nie jest, będzie wybudowanie biblioteki na osiedlu Ogrody. W poprzedniej kadencji już to z Januszem Gromkiem rozmawiałem, omawiałem wszystkim, że no co prawda pan senator całkiem miał inne zdanie na ten temat, ale na szczęście pani prezydent zgodziła się w końcu i mamy projekt, mam nadzieję, mamy już wykonawcę, więc mam nadzieję, cichą nadzieję, dlatego nie mówię tego głośno, że to może pod koniec roku będzie już gotowe. Jest to naprawdę istotne, bo jeżeli ktokolwiek był w bibliotece na Ogrodach, to wie, o czym mówię. Lata 70. to jest normalnie muzeum. I drodzy Państwo, dziękuję bardzo. Kończymy już na dzisiaj naszą audycję. To było zebranie, a dzisiaj w zebraniu radna Rady Miasta Izabela Zielińska. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. I radny Rady Miasta z Klubu Prawo i Sprawiedliwość Jacek Kalinowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Kamila Paramirzyńska. Dziękujemy Państwu za dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia.